przeprowadzamy eliminacje miejskie ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Są to eliminacje miejskie. Uczestnikami są przedstawiciele szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczestniczy u nas 5 uczniów szkół podstawowych, 11 uczniów szkół gimnazjalnych oraz 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści, czy zwycięzcy turnieju, zakwalifikują się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 4 kwietnia o godzinie 11 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze przy ulicy Kościuszki. Natomiast zwycięzcy eliminacji powiatowych zakwalifikują się do eliminacji wojewódzkich, a następnie centralnych. Oczywiście są to uczniowie, którzy okażą się wiedzą najwyższą z zakresu pożarnictwa, ratownictwa, zagrożeń oraz udzielania pierwszej pomocy, bo mniej więcej taka jest tematyka tegoż właśnie konkursu. Pytania dotyczą zarówno bezpieczeństwa pożarowego, jak również organizacji straży pożarnych, a także sprzętu pożarniczego. Wszystkie pytania dostosowane są do poszczególnych grup wiekowych. Jako jury turnieju jesteśmy przekonani, że uczestnicy dzisiejszego turnieju doskonale sobie poradzą z odpowiedzią na te pytania. Dzisiaj miałam przyjemność otworzyć miejskie eliminacje w konkursie Młodzież zapobiega pożarom. Bardzo się cieszę, że tak wiele młodzieży zgłosiło się do tego konkursu. Ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To bardzo ważne, aby wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych i oczywiście, aby nigdy nie musieć z tej wiedzy korzystać. Ale ta wiedza w teorii będzie dla nas bardzo przydatna. Za wszystkich uczestników trzymam kciuki i mam nadzieję, że będą godnie reprezentować miasto na szczeblu powiatowym i krajowym. Gmina Jawor ufundowała nagrody. Są to może nie cenne, ale skromne nagrody, które na pewno ucieszą właśnie zwycięzców dzisiejszych eliminacji.